poprzednik Obamy, W. Bush, obalił reżim talibów w Afganie po tym, jak Al-Kaida w 2001 dokonała mega zamachów na Amerykę. Główną bazą tej hordy był wtedy Afganistan, rządzony przez talibów, zaś obecna horda IS wyrosła pierwotnie z odnogi Al-Kaidy w Iraku. USA nie chcą, żeby Afgan stał się znowu ogniskiem terroru światowego. Obama nie mógł więc zgodnie z obietnicą wycofać wszystkich wojsk z tego obszaru. Chcąc uniknąć strat w ludziach, zaczął stosować metody wypraktykowane już przedtem skutecznie przez Izrael wobec Hamasu w Strefie Gazy. Chodzi o rozwalanie wojskowych i cywilnych wozów islamskich przy pomocy dronów. Nie przeszkadza to ludziom Obamy w krytykowaniu Izraela za zabijanie dżihadystów bez wyroku sądu.